Teraz kampania wyborcza, jakiej dawno nie było, jest pobicie, są wyzwiska i straszenie. To wszystko w Wiązowie, gdzie trwa walka o fotel burmistrza. Jeden z kandydatów kontrkandydatowi najpierw nawymyślał, później go uderzył. Kontrkandydatkę wystraszył w jej własnym domu. Naszej reporterce Urszuli Bąk Józef Kościelak opowiada swoją wersję wydarzeń. Podjechał limuzyną, krzyknął typsie, plunął mi w twarz i z prawej ręki zaciśniętą pięścią uderzył mnie w puls tutaj. Marian Korpowski powiesił swój plakat wyborczy u kolegi w sklepie w Rynku w Wiązowie. Już wychodził, gdy został zaatakowany. Dzięki temu murkowi nie wywróciłem się, bo jakoś oparłem się. No, zaćmił mnie po prostu, ja nie wiedziałem, co się dzieje. I zaczął mnie okładać. Ja go prosiłem, Józef, uspokój się. Uspokój, co ty robisz? Mówię, Józef, uspokój się. No i zamachnął się ręką i uderzył Mariana. Ja zaskoczony mówię, Józef, co ty robisz? I on znowu, drugi raz ten. Na tym nie koniec. Józef Kościelak postanowił rozprawić się także z inną kandydatką do fotela burmistrza. Ktoś pcha nam się do drzwi, a bez dzwonka, bez niczego, wchodzi tak agresywnie i zaczyna szarpać moją mamę, nie wiem dlaczego. Patrzy się to pan Kościelak. Stanęłam w drzwiach i po prostu nie pozwoliłam wejść mu do środka. No i to jeszcze tutaj chciał, złapał mnie tutaj za ten i chciał mi tak jakby ze schodów, mnie, no po prostu chciał wejść wtargnąć do środka. Ja nie lubię kłamców, fałszerzy, cwaniaków. Józef Kościelak pokazuje hektary pól uprawnych, sprzęt rolniczy, dom. Wszystkiego sam się dorobiłem, mówi. To kłuje w oczy moich oponentów. Jestem szkalowany, twierdzi. Co pani powiem, że wziąłem go i uderzyłem? Nie uderzyłem go, sama otanina, no. Jak on mi powiedział, wie pani, że nie poda ręki, to chciałem go, wie pani, złapać i trochę poczepać, nie? Wszystko, no, szamotanina, no. Pojechałem do Lachowic, dlatego że ona roznosiła ten mój paszkwil. Ja się dowiedziałem, bo facet mówi, na zebraniu nam dała. Pokazał mi. I? Ja mówię, pojadę do niej, bo telefonu nie odbierała. I żeby, proszę panią, przestała to robić, że do sądu ją dam. To jej matka wyskoczyła z... Ale to jest moja posesja. Wczoraj na zebraniu córce głosu nie dałeś. Oba zajścia miały miejsce w piątek rano. Od tego czasu w gminie nie milkną komentarze. Ten kandydat już się wcześniej reklamował jako bokser. Także słynie po prostu z tego, że napada ludzi. Boimy się chodzić teraz po rynku, no bo jak taki człowiek, no można powiedzieć, grasuje, no to nie wiadomo teraz, co mu może strzelić do głowy. Był przed chwilą tutaj, pokazał się, popatrzył i pojechał. Sprawa trafiła do prokuratury i na policję. Postępowanie zależy od stopnia obrażeń ciała, czyli jeśli powyżej dni 7, to będzie ścigane z oskarżenia publicznego, jeśli poniżej dni 7 w trybie prywatno-skargowym. Dodatkowym elementem, który jest w zawiadomieniu, to są groźby karalne. Wybory w Wiązowie trzeba przeprowadzić w trybie przyspieszonym, bo poprzedni burmistrz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za sfałszowanie dokumentów. Kandydatów do stanowiska burmistrza nadal jest 5. Fotel tylko jeden. Kto w nim zasiądzie? Mieszkańcy gminy zdecydują 30 września. Wiązów, Urszula Bąk.